Katarzyna Chybowska, GK24. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan dyrektor Rafał Janus z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Dyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbliża się sezon maturalny. 4 maja startujemy, uczniowie się przygotowują. Chcieliśmy zapytać, jak wygląda tegoroczny harmonogram matur? No, matura jak zwykle rozpoczyna się z początkiem maja. W tym roku to jest 4 maja, uczniowie zdają język polski, w piątek wyjątkowo, a w kolejnym tygodniu kolejne przedmioty. To jest matematyka w poziomie podstawowym, później język angielski rano w poziomie podstawowym, po południu w poziomie rozszerzonym, potem znowu matematyka i kolejne przedmioty, aż no, przez 2 tygodnie. W kolejnym, 3 tygodniu jeszcze są też zdawane przedmioty, ale bardzo rzadko wybierane, zwłaszcza na naszym terenie. To są na przykład język włoski czy język hiszpański, a zatem już mniejsza grupa osób to zdaje. Te główne przedmioty w pierwszym i drugim tygodniu maja, licząc od 6 czy 7 maja, z wyłączeniem 4, czyli w piątek startujemy z językiem polskim. O 9 poziom podstawowy, o godzinie 14 poziom rozszerzony. A jak będą wyglądały egzaminy ustne? Bo ustny polski, ustny angielski nadal obowiązuje na maturze. Tak, jeśli chodzi o te osoby, które zdają nową formułę matury, a to jest zdecydowana większość już w tej chwili, to egzaminy z języka polskiego są ściśle określone, wyznaczone. Od 9 maja startujemy i wtedy w określonych godzinach według narzuconego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramu uczniowie przystępują, maturzyści przystępują do egzaminu. Z języków obcych mamy więcej dni. Harmonogram określa tutaj dyrektor, przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, a więc w różnych szkołach różnie to będzie wyglądało. Ale czy uczniom nie nakładają się przedmioty? W takim sensie, że no, muszą zdawać pisemną część i ustną? Czy to są, wygląda w ten sposób, że dzień po dniu mają te egzaminy, czy mają tą chwilę wytchnienia? Młodzież składa deklaracje maturalne już we wrześniu. Potem do 7 lutego mogli jeszcze zmieniać ewentualnie swoje preferencje, wybory. To się często zdarza? Przepraszam, że przerwę. To się zdarza. Może nie często, bo tu nie ma jakichś zasadniczych zmian, statystycznie rzecz ujmując, ale w pojedynczych przypadkach oczywiście te zmiany następują. Ktoś we wrześniu wybiera, powiedzmy sobie, 3-4 przedmioty, te dodatkowe, a potem decyduje, że jednak może tylko 2, albo zmienia przedmiot, bo analizował zasady rekrutacji na uczelnie, które okazują się na różnych uczelniach trochę inne. Uczelnie po prostu wymagają pewnych przedmiotów, aby je zdawać na egzaminie maturalnym. Stąd do tego 7 lutego młodzież może jeszcze zmieniać swoje wybory. I my to wiemy, dlatego układając harmonogram, bierzemy pod uwagę to, jakie egzaminy pisemne wybrali, aby nie nakładały się na siebie właśnie te egzaminy, aby mieli chwilę oddechu. Formalnie, prawnie nie ma takiego obowiązku. Mogą zdawać nawet 2 egzaminy dziennie, ale na ogół do tego nie dochodzi. No, chyba że ktoś wybierze, powiedzmy, chemię i historię, jeśli chodzi o egzamin pisemny, bo akurat te 2 egzaminy są jednego dnia, z tym, że jeden jest rano o 9, a drugi o 14, czyli po chwili przerwy można przystąpić do drugiego egzaminu, ale takich wyborów jest niewiele. Tak się domyślam. Proszę powiedzieć, bardzo restrykcyjne są te obostrzenia, jeśli chodzi o sam egzamin. Jakie tutaj zasady musi spełnić szkoła, żeby egzamin był ważny? No, to jest rzeczywiście przez wiele lat dopracowywane były zasady, procedury, regulaminy obowiązujące nas podczas egzaminu maturalnego. No, my musimy przygotować salę, musimy zgodnie z przepisami wprowadzać pewne oznaczenia, odległości między uczniami, dzielić salę na sektory, przydzielać te sektory nauczycielom nadzorującym egzamin maturalny, po to, by każdy z
tych nadzorujących miał pod swoją opieką pewną grupę zdających, a nie całą salę na przykład. Po to, by rozmieścić właśnie nauczycieli w sali tak, by oni nie musieli się przemieszczać, nie przeszkadzali tym samym zdającym. Wszystkie te zabiegi, wszystkie te działania mają prowadzić do tego, by stworzyć jak najbardziej optymalne warunki zdawania, by młodzież w komfortowych warunkach mogła ten egzamin zaliczyć. I to są, proszę mi wierzyć, obostrzenia i reguły, przepisy, które bardzo krępują przede wszystkim nauczycieli właśnie, szkołę, która musi spełnić te wszystkie wymagania i sprzętowe, i kadrowe, i organizacyjne, ale także oczywiście młodzież ma jasny regulamin, jasne zasady, co wolno podczas egzaminu, czego nie wolno, co wolno wnosić na przykład do sali egzaminacyjnej. A co to właśnie jest? To są wyłącznie przybory do pisania i ewentualnie takie instrumenty, które są dopuszczone komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A więc w jakimś przedmiocie to jest cyrkiel, w jakimś to jest linijka, a w jakimś nic, tylko długopis czy pióro do pisania pracy. I tego się ściśle musimy trzymać i my, i młodzież. Oczywiście nie wolno, i to jest bardzo ściśle przestrzegane, nie wolno wnosić ani korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych. Tutaj problemem pewnym w niektórych szkołach pewnie są telefony komórkowe, bo to jest pokolenie uczniów, którzy nie potrafią bez telefonu komórkowego funkcjonować często. No ale niestety samo wniesienie może powodować dyskwalifikowanie, czyli unieważnienie egzaminu maturalnego. W związku z tym przestrzegamy przez cały rok, przygotowując młodzież do egzaminu, aby nie przekraczali tych granic, które są wyznaczone. Młodzież na egzamin pisemny może na przykład wnieść jedną niewielką butelkę wody po to, by ugasić pragnienie wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Oczywiście w zależności od potrzeb są także pewne dostosowania, bo są zdający, którzy albo cierpią na jakąś chorobę, albo jakiś przypadek losowy się zdarzył i wtedy zgodnie z odpowiednimi procedurami są jakieś indywidualne zezwolenia na jakieś tam rozwiązania, za każdym razem inne. Panie Dyrektorze, czy zdarzyło się może w Waszej szkole, że egzamin maturalny został unieważniony z powodu niespełnienia tych wymogów? Tak, tak. W zeszłym roku szczęśliwie to był egzamin dodatkowy i już kolejny dodatkowy, a więc ten absolwent, ten maturzysta nie miał unieważnionej całej matury, ale ten egzamin został unieważniony, ponieważ odezwał się telefon komórkowy. To nawet nie był dźwięk chyba dzwonka telefonu, tylko brzęczyk po prostu, który gdzieś tam się z jakiegoś powodu odezwał i natychmiast osoby nadzorujące to wychwyciły. My musieliśmy egzamin unieważnić z tego przedmiotu. Panie Dyrektorze, jakie są Pana dobre rady dla maturzystów na te 2 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów? Wydaje się, że to jest taki czas, kiedy trzeba złapać oddech przede wszystkim, nabrać powietrza, spojrzeć trochę za siebie w takim sensie merytorycznym z poszczególnych przedmiotów. Jeśli mamy świadomość, że czegoś tam po drodze nie przeczytaliśmy, z jakiegoś tematu jesteśmy trochę słabsi, to jeszcze można, jeszcze jest trochę czasu, żeby do tego wrócić i żeby nadrobić zaległości, ale jestem przekonany, że zdecydowana większość maturzystów jest dobrze przygotowana do egzaminu i problem teraz polega na takim przygotowaniu, powiedzmy, mentalnym, psychologicznym. Trzeba po prostu się wyluzować, mówiąc językiem młodzieżowym, odprężyć, przystąpić do egzaminu z takim przekonaniem, że jest się dobrze przygotowanym, bo egzamin maturalny od lat, ta nowa matura, nie jest już nastawiona na wychwytywanie braków.
ona jest nastawiona, ona jest konstruowana pozytywnie, to znaczy mamy jakieś zadania do wykonania i jestem pewny, że maturzyści po tylu latach nauki, przecież sprawdzona jest nie tylko wiedza nabyta w liceum czy w technikum, ale po tylu latach, po kilkunastu latach nauki mają określony zasób wiadomości, umiejętności i jestem przekonany, że poradzą sobie z tymi zadaniami. Chodzi tylko o to, żeby rozsądnie do tego podchodzić, nie przerażać się tematami, zadaniami, które otrzymamy i odpowiadać na problemy, pytania, które są formułowane w tematach maturalnych. Jestem pewny, że młodzież sobie z tym potrafi poradzić, tylko trzeba się po prostu dobrze do tego nastawić. Przed samą maturą, przed samym egzaminem już naprawdę nie radzę czytać książek, notatek, bo wtedy jest potrzebna po prostu taka szersza trochę perspektywa, taki głębszy oddech. Trzeba go nabrać, trzeba nabrać powietrza i przyjść na egzamin wypoczętym, wyspanym. Wtedy na pewno wszystko dobrze pójdzie. Tylko oczywiście życzymy tegorocznym maturzystom. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję Moim bardzo. Państwa gościem był pan dyrektor Rafał Janus. Katarzyna Chybowska, GK24.